Hej, dzisiaj kolejny odcinek, bardzo, bardzo emocjonujący i bardzo trudny, przynajmniej dla mnie. Jestem bardzo zestresowana, no ale cóż, no, trzeba to zobaczyć. Ja pamiętam, że najbardziej się obawialiśmy tego odcinka, nie? Z tymi kajakami, jak to będzie. No, przyszło moje pocieszenie. Oglądasz z nami? Oglądasz z nami. Oglądasz? No to siadaj, idź po krzesło i chodź. Pierwsze zadanie, czyli cymbałki. Musieliśmy odgadnąć piosenki. Tutaj jest DJ, więc też nie bałam się tego zadania. Wiedziałam, że doskonale sobie z nim poradzimy. No i co? I akurat fajny repertuar. Tak? Ja się tam pomyliłam na początku, bo że wstyd. Powiedziałaś Lady Punk, nie? Wstyd przed Markowską, bo tak naprawdę uwielbiam Perfecta Linia, chyba po prostu w tych emocjach to mi się to pomyliło. Druga piosenka to było... Takie tango. Takie tango, więc ja wiedziałam... Autobiografia. Wiedziałam, że właśnie Budka Suflera, wiedziałam. Ale to nie była Budka Suflera, tylko Perfect. A, o drugiej mówisz, ja myślałem, że... Tak. Ale oglądając to, no, widzę, że... Nie wiedzie, Baśka. Baśka. Nie Róża po prostu de Baśka. Baśka. Ale i tak... Małgoszka, mówią mi. Idziemy. I tak uważam, że tę konkurencję wygrali właśnie bracia Collins. Po prostu każda piosenka dla nich brzmi, jak widziałam Orła Cień. Płynie w inną stronę. No nie, bo mi nie pomagasz. Ja nie mam tyle się ubrań. No to nic. Zaczęła się, słuchajcie, akcja. Moje nieszczęsne kajaki. Teraz, patrząc z perspektywy czasu, myślę sobie, że kurczę, dlaczego ja jakoś tak, nie wiem, nie byłam silniejsza. Mogłam skryć te swoje emocje, wtedy bym nie wyszła na taką jęczącą i marudną. To nie jest dla was widoczne, ale ten kajak non-stop nam się zatapiał, więc po prostu... W pewnym momencie mieliśmy pełny kajak wody praktycznie, nie? Tak, więc no ja byłam po prostu zablokowana strachem. Może dla kogoś byłam jojcząca, bo wylewałam te swoje emocje tak po prostu, ale to ulżyło mi. Jak ja tak te emocje wyrzucałam, to mi naprawdę było lepiej dla mnie. Może dla niego nie, ale i tak podobno nie słyszał tego, co tam gada. Albo chciałem słyszeć tylko to, co... Znaczy słyszałem tylko to, co chciałem słyszeć. Jeżeli ktoś ma lęk w ciemności, to boi się wyjść w nocy do toalety, bo myśli, że coś go zje. I w momencie, kiedy ktoś ma... Coś go zje. Tak myśli, no. A w momencie, kiedy ktoś się boi wody i ten kajak naprawdę nie był stabilny, bo to nie był jakiś profesjonalny kajak, tylko zwykły taki stary i te wiosła były takie, no nie najświeższej jakości. Zatem był naprawdę upał. No to było i ciężko, każdy no. Ruch to był taki ciężki. Zresztą kolisi też potem padali na łóżko i byli mega zmęczeni, a są no, silnymi facetami. No, ale prawo. A widzisz, jak to stosowałam? Ten kajakiem bujał. Widzę. Chodzi o to, że to ja było takie, wiedziałem, że my wiosłujemy prawą, a on dalej skręca w prawo, zamiast w lewo. I to po prostu... No mnie też tutaj emocje. Ja się popłakałam, bo ja nie lubię, jak między nami jest niezgoda, nie lubię, jak się kłócimy, więc się popłakałam po prostu. Też jest szkoda, że akurat wycinek jest pokazany w telewizji, że wyszło na taką słabą, bo to nie jest fajne oglądać siebie taką. Ja też nie lubię pokazywać słabości, no ale cóż, no. Akurat wtedy to mi pomogło i w sumie to były naprawdę bardzo prawdziwe emocje, których nie będę się wstydzić. No i bardzo dobrze. Wydaje mi się, że lepiej być sobą, niż udawać kogoś innego, niezależnie. Chociaż chciałabym być taka power girl, jak dziewczyny popełnione na tym kajaku byłyby nadal power i strong. Ale koniec końców okazało się, że dopłynęliśmy jako drudzy. Byliśmy za Grażynką i za Filipem, którzy w tym zadaniu poradzili sobie naprawdę perfekcyjnie. No, ja powiedziałam ostre słowa, zabiję tę Darię. Jak ją zobaczę, tak naprawdę jak ją zobaczyłam, to po prostu mega ulga i się mega ucieszyłam. Nie dziwię się, że Daria nie chciała przytulić Ernesta, bo był mega spocony i mokry. No, a normalnie to chciałem ją rzucić do tej wody. No, także Daria, cieszę się, że tego nie zrobiłam. Poszło nam się zmierzyć z Grażynką i z Filipem podczas gotowania. A jak nam to gotowanie poszło?
O tym już za chwilę. I gotowanie. Ernest stwierdził, że zrobi jarzynową. Gotować, że się zachwycą. Była cukinia, nie mam. A ja się dowiedziałam teraz, podczas emisji tego programu, że ty umiesz zrobić kotlety, umiesz zrobić kapustę zasmażaną. Bo umiem. No tak. Fajnie. Dowiedziałam się nowości. Teraz wychodzi na to, że niepotrzebnie się przyznałem, tak jak Róża, że umie sprzątać, nie? Ja byłam mega po prostu na ciebie wtedy wkurzona. Mega po prostu. Nie, nie byłaś aż tak mega. Jakbyś była mega, to byś mi powiedziała, a ty powiedziałaś mi, pogadamy potem. Ja jako tak dyplomatycznie chciałam wybrnąć, żeby to się nie pokłócić za bardzo. Zupa. Ale ogólnie zupa po prostu naprawdę przefantastyczna. Jak spróbować, znaczy nie nasza. Nie nasza. No. Nie nasza. Uważam, że po tym odcinku powinniśmy założyć bloga kulinarnego i wtedy bylibyśmy konkurencją dla Darii. A pytają ludzie w ogóle, żebyśmy założyli. Co pytają? No, żeby, no w komentarzach w ogóle pisało, że kiedy zakładacie własną kuchnię, czy kiedy odcinki o gotowaniu. No, 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 poczytaj sobie. Moja matka też tak gotuje. Tak naprawdę tego wylałam. No widziałam całą miskę. Wygotuje się. Więcej tego mleka kokosowego. Wygotuje się. No chciałam zabić smak tego mleczka skondensowanego, ale się nie udało. Ja się na to nie... Wylałem wodę. Ale dlatego, ja ci mówię, ja dlatego ją wylałem, dlatego, że ona była brudna z moich łap. Po prostu ja łapy w tym moczyłem, żeby je umyć z łusek, bo nie mogłem sobie już coś wytrzeć, no nie wiem, jedną rękę związaną. No lepiej jej gotować była osobna jednak. No. Ej, wodzie. Ale może wtedy przez te twoje ręce ta woda byłaby słona i zabiłaby ten słodki smak i może byśmy oszukali wtedy Dianę. No w sumie to mogłaby być, ale to, i wiesz co, ja powiem ci, że jak ja bym zamoczył tą swoją rękę po tylu dniach zmagań w Ameryce Express, to podejrzewam, że wtedy to byśmy ją przesolili. Ernest jeszcze pełen nadziei, że jego zupka jest pyszna, bo ta niego była rewelacyjna w ogóle. Bo to nie smakowało aż tak, że to po prostu była taka słodka zupa rybna. Z dodatkiem dużej ilości cukru. Diana próbuje. O nie! Może być na maksa słodka, może być za słodka, patrz. Ja już wiedziałam za skórę, ja już mam to. Podałam się. Ale się oblizała i tak słodko jej było przez chwilę. Ja myślę, że chciała dać porę Grażynce i Filipowi, bo że nasza była lepsza. A co ty robisz? Co robisz? Dobrze, Gośka. To był piękny moment w tym odcinku, jak dziewczęta po prostu wymiatały swoją pupeczką. A to właśnie są moje rytmy, więc ja byłam zachwycona, po prostu tańczyłam, ruszałam moją pupką. Moją. Popiliśmy trochę. Tak, w ogóle. To jest jakiś taki ziołowy napój bogów. Więc jak na następny dzień zobaczyliśmy zadanie z rumem, to ja tego nie chciałam próbować, bo byłam zmęczona po wczorajszej imprezie. No, a dla Ernesta to był clean. No i wybieranie rumu. Zrobimy dalej. Dobra. Wypiję wszystko. Wypiję wszystko. Musiałem to wypić. Ja już ja w połowie tego picia już poczułem, że to jest oceta, musieliśmy to wypić, żeby móc. A to się okazało, wcale nie musiałeś. Musiałem. Aha, to jest łeb, który wybrałeś. To jest łeb. Rumu nie musiałem pić, ale rum to akurat chciałem. Ten odcinek. I po tym zadaniu z rumem wiedzieliśmy, że jest taka chyba ostatnio prosta. Jakoś tak to było. Już do celu, do Darii, po bilet do Kolumbii. Dla mnie to było największe marzenie, żeby znaleźć się w Kolumbii. Bo ty szakierę uwielbiasz, nie? Tak. W ogóle do Barranquilli się dostać, to było twoje marzenie, tak, nie? To było moje marzenie, żeby być w mieście Szakiry. Więc no nie wybaczyłabym sobie, jeżeli by nam się po prostu nie udało. Od dziecka marzyłam, żeby zwiedzić Amerykę Południową i dzięki Ameryce Express mogłam to zrobić. Udało się, no. Dlatego nie powiem, wtedy miałam bardzo ciśnienie. Bardzo. I... No po prostu los nam zesłał cudownych ludzi. Parę z psem. Tak, dziękuję. Dziękuję. I jeszcze był buldożer francuski.
Przedrzeźniasz mnie. No nic, w każdym bądź razie chciałam powiedzieć, że... Ej, no to nie będę mówić. Że nam się u... Ojej, możesz wtedy w takim razie dokończyć? No nie będę dalej mówić. No nie! Daj stop. Chcę skończyć ten odcinek. O Jezu, no nie mogę po... To jest okropne. Dobra, to ja idę, dokończę w takim razie ten odcinek sam. Powiedz o wspaniałej parze, która nas zaprowadziła prosto do Darii i wyprzedzała super zajebisty korek. Dzięki nim mogliśmy lecieć do Kolumbii i następny odcinek będzie już w Kolumbii. Welcome to Kolumbia! Idziemy dalej. Cześć Daria! Cześć Daria! Cześć, idziemy. Cześć, dzisiaj jesteśmy w piątkę. To są nasi przyjaciele. To są... A to nie był buldożer francuski, to był smoksiek. Wiecie, ja mam wam do powiedzenia tylko jedno. To był taki jak w 13 posterunku ten pies. Pierwszy. Oni się tak ucieszyli. No cieszyliśmy się, no bo jak tu się nie cieszyć w ogóle, nie? Jedziemy do Kolumbii, nasze marzenie się powoli spełnia. Już się spełniło będąc tam, ale też mieliśmy taki właśnie cel, żeby dostać się za wszelką cenę do Kolumbii, że w Kolumbii właśnie chcemy zobaczyć tę Kolumbię, nie? No i udało się. Dlatego bardzo jesteśmy ciekawi, co będzie w kolejnym odcinku, więc bądźcie z nami. Zaraz po tym odcinku rusza już 8 odcinek tego cudownego programu, tej przecudownej przygody. Sami jesteśmy ciekawi, co będziesz dalej, bo tak naprawdę ja nie pamiętam już za wiele. Przywitaj się. Bo tak było dużo emocji. Więc koniecznie bądźcie z nami i oczywiście za tydzień o tej samej porze, 21:00, komentujemy ten dzisiejszy odcinek. Tak. Dzięki, że byliście. Łyśka! Dla was. I mam nadzieję, że chociaż jeszcze trochę mnie lubicie.